Prawdziwa lekcja historii rozegrała się w Grudziądzu na Górze Zamkowej. Wojownicy różnych epok pojawili się na Festiwalu Grup Rekonstrukcyjnych Dziedzictwo, źródło tożsamości. Pokazy grup rekonstrukcji historycznej, możliwość zwiedzania obozów historycznych, kramy rzemieślnicze, inscenizacje historyczne to tylko niektóre z atrakcji czekających na mieszkańców. Na zakończenie dnia rozegrała się wyjątkowa bitwa historyczna. Bitwa, która była skrótem tysiącletniej militarnej historii wojen, jakie rozegrały się na ziemiach polskich. Zwracam uwagę, przeciwnicy ustawiają się, dwóch jest z tyłu. Ale udało się, Ruszenie XV wieku zastosowali nową technikę walki. Właściwie nie doszło w ogóle do zwarcia. Nie doszło do żadnej walki. Miał pan zmiany. Ląd pan na przygotowano. Nie ma sensu na to. I ruszają. Świetnie na radę. Żółty rekiner. Trzymamy kciuki. Efektownie. Bardzo szybko okazuje się wycofali z pola walki. Natomiast w paru jeszcze z dwoma przeciwnikami, nie z jednym. Czyli najpierw Niemcy. Najpierw Niemcy, czyli mamy Krzyżaków, tak? Ci Krzyżacy tak nie uparci, to bardzo, bo oni stoją. 17 września 1939 roku rozpoczęli walkę z dwoma przeciwnikami. Rosjanie opanowują nasze Kresy, na razie nasi żołnierze jeszcze stowali, ale tak jak prawda historyczna wskazuje, kampania wrześniowa. Zaczynając może wyrywkowo. Jeszcze raz zaczynamy. Artyleria Księstwa Warszawskiego. Żółty regiment. Następny czerwki z pewno. Brawo! Jest! Panie Ruchu Rundu! Proszę bardzo, panie Ruchu Rundu!